którym miejscu stawiasz siebie? Tylko tak serio. Wyjeżdżając kiedyś z Polski, proszę, miałem coś takiego, że taki kompleks trochę, chyba takiego typowego Polaka, że jestem z Polski, mogę być gorszy, ale jednak z biegiem czasu, im dłużej grałem, im dłużej byłem za granicą, stwierdziłem, że dlaczego ja, Polak, mam się czuć gorszy od kogoś innego, jeśli mogę osiągać to samo, a nawet też inne rzeczy, kto nie osiągnął tego nigdy wcześniej. Więc wydaje mi się, że ta moja pewność siebie też wzrosła. I ja, jeśli mam takie pytanie, Messi, Ronaldo, okej, okay, to są wybitni piłkarze, ja się cieszę, że jestem, że gram w tym samym czasie, co oni, no bo to jest, zdarzy się pewnie raz na 100 lat, że taki znaczy, u nas, w naszym kraju piłkarz... zdarzyło się po raz pierwszy. No. No znaczy, dobrze, może ale... za Chrobrego był taki piłkarz. Ale... ale chodzi mi o to, że tak naprawdę się cieszę, że mogę grać w ich czasach, bo to też pokazuje, na jakim też poziomie jestem. Czyli na pierwszym miejscu stawiasz siebie, dobrze zrozumiałem. Czemu nie? Naprawdę? No. Widzisz, co jesteś bezczelny. Brawo! Się. Dobrze. Podoba mi się to. Podoba mi się, nie miej żadnej klatki dla marzeń, mówię ci jako starszy kolega. Słuchaj, Robert, strasznie dużo się u ciebie dzieje, a ja lubię pytania, których nigdy inni ci nie zadadzą, dziennikarze. Ile jest prawdy w tym, że miałeś propozycję, posłuchajcie, to jest petarda, produkcji trumien dla Rosji? Czekaj, bo jeśli to prawda, to mam dla ciebie petardę hasło, bo wymyśliłem w tej chwili, poczekaj. Okienko transferowe, niebo, tylko trumny od Lewandowskiego. No dobra, jak było? Miałem też propozycję promowania kiełbasy i kupienia wielbłąda. Więc tak samo, nie wiem, czy ty miałeś takie propozycje? No ja kupiłem wielbłąda. Miałeś, tak? Tak, tak. Widocznie ty nie chciałeś, to mi sprzedali. Zdarzałem się takie sytuacje. Nie, ale poczekaj, zdarzałem się, trumny, tak. Naprawdę? Nie, w ogóle nie byłem tym zainteresowany. No powiedz mi, chciałbyś coś takiego robić? No wiesz, powoli to już nie jest kwestia chciałbym, czy nie chciałbym, tylko... Wiesz, Robert, ja mam 5 dych, no. Ja już zmierzam w kierunku... Nie, ale to jeszcze tyle czasu. No jeszcze ma, daj Boże, daj Boże. Czyje słowa krytyki, tak serio teraz, czyje słowa krytyki przyjmujesz bezdyskusyjnie? Wiesz co, krytyka, to co też Ania powiedziała, jak jest konstruktywna, to wiadomo, że możemy przyjąć. Ale to jest taki wytryk, ale jeśli chodzi o Anię krytykę, no to najsłabiej mi wychodzi. Nie ma co ukrywać. A, przyjmowanie, tak? Tak, przyjmowanie. Ale mówiła tu, że jesteś konfliktowy, mówiła. No co poradzę, no. Że gwiazdorzy, że kochanie, mam to siniaka, chyba nie zagram. A z kim dzisiaj gramy? Z Danią, to na pewno. Wygraliśmy z Danią 3-2 w Warszawie. Jeden wynik zapamiętałeś i co teraz do niego będziesz wracał? Krychowiak mi mówił, wszystko wina lewego. Biegał, snuł się, chyba jadł kiełki. Krychowiak, no, Krychowiak powiedział.